Jesteśmy we wsi Szewczenkowe. Jest to właściwie stolica terytorialnej gromady w obwodzie mikołajowskim. Bardzo silnie będącej pod ostrzałami, pod nalotem w czasie okupacji. Ми дуже благодарні тим людям, які підтримують такі громади, як наша, щоб ми могли давати людям воду, щоб здесь сюди повернулася життя. Тому що стало, прийшла тепла пора, люди почали повернутися, тобто людей стає більше. Ми допомагаємо ремонтувати їм житло, допомагаємо їм повернутися, але вони потребують умови, в першу чергу, це по воді і це по електричеству. W obwodzie chersońskim, zarówno chersońskim, jak i mikołajowskim, jest bardzo dużo zrujnowanych wsi, w których po wyzwoleniu nie ma światła, nie ma wody, nie ma gazu. Staramy się przywracać elektryczność, znaczy działamy z programem, gdzie w tej chwili 7 wsi w obwodzie chersońskim i 2 w mikołajowskim objęte są takim programem, gdzie jakby my opłacamy miejscowych specjalistów dodatkowych, którzy muszą przyjechać i pracują nad tym, żeby ten prąd do ludzi wrócił. Wsie te są bardzo różne i pomagamy i w takich wsiach, które są zupełnie bezpieczne, i symbolicznie we wsiach, których jak Berysław czy Nowoberysław, gdzie poddanych cały czas ostrzałom. Chodzi nam o to, żeby ludzie widzieli, że nawet w tak trudnej sytuacji, która jeszcze będzie długo się przedłużać, póki Rosjanie będą po drugiej stronie Dniepru, nie poddajemy się, pozwalamy ludziom wierzyć, że można lepiej żyć i że są oni jakoś wspierani.